Słuchajcie, mamy obok siebie peceta, który już niedługo zostanie wysłany do Yoshiego, jego nowa jednostka. A Wojtek, który testował ten sprzęt, dzisiaj sprawdzi, czy my będziemy w stanie odgadnąć, jak było z FPS-ami i testami. Teleturniej rusza, a wy dowiecie się, na co stać nowy sprzęt Yoshiego. Zaczynamy! Słuchajcie, na głównym kanale pojawi się odcinek, w którym przedstawimy wam, jak do tego doszło, że Yoshi będzie miał od nas nowego peceta. To jest fakt, my dzisiaj go przetestowaliśmy też przy okazji. A co to za pecet? No musimy w kilku słowach powiedzieć dla tych, którym bardzo się nie chce przeklikać, chociaż od razu mówię, że to bardzo niesympatyczne z waszej strony. Tak, bardzo niesympatyczne i radzimy, żeby się jednak przeklikać. Tak, ale no Wojty, co tu mamy na pokładzie? No to może ja was zapytam, takie cwaniaki dobra, jesteście. Dobra, a, dobra, dawaj. Pierwsza konkurencja! Dawaj, pierwsza konkurencja! Okej, okay, dobra, słuchajcie. To ja mam tylko pytanie, jak byśmy nazwali nasz teleturniej? Taki teleturniej z FPS-ami. Game turniej? Milionerzy w FPS-ach. Gay tour. Tak skrótowo. Okej. Okay. Skrót od turnu, skrót od gaming, więc wychodzi faktycznie gay tour. Dobre. Zaczynamy pierwszy turniej gamingowy, w skrócie Gay Tour. Zaczynamy. Pytanie do Piotra. Jaki tam mamy procesor? Nie no, łatwo. Ej, łatwo dostał, odbyć miał. Jak ja to się wkurza? Ja chcę. Dobra, ja dokładnie. Jeśli odpowiesz, ja dostaję punkt. Dobra, pierwsze. Procesor i7, Intel Core. Procesor Intel Core i7, 11. Skuć baba będzie da. A końcu będzie K. O, nieźle. A później jest 75. 11, 75K. I zanim powiesz, czy dobrze, czy źle, ja chcę odpowiedzieć swoją. Zgadłem? Nie, absolutnie. Absolutnie. Aha, absolutnie. Ja, to czemu robisz taką minę? To teraz zgadłem. Ja odpowiadam. Uwaga. Intel Core i7, 11700K. A nie KF? K. K. No dobrze. 700? No, pamiętam. 700. No ja zmyślałem. Łatwiutko. Widziałem, że 11 generacja. Ale to prawie zahaczyłeś o tego, co mam w tym tablecie. Tutaj mam 1165G. No bo za blisko położyłeś mi tam no, 5G już. Dobra, dostałem jeden punkt. No nie, teraz... nie, bo to było pytanie do mnie. To było tylko pytanie na... Nie, bez sensu to jest. Na chmurkę. Dobra, czyli teraz do mnie pytanie o kartę graficzną. Ty masz słoneczkę. Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. To nie jest cała nazwa. No to chociaż producenta podaje. No właśnie, nie, producent nie, ale jeszcze nazwa, bo producent ma swoją nazwę. No to bez sensu, no przecież... To chociaż powiedz, ile ma pamięci ta karta i ci odpuszczę. 16 giga. Chciałbym. O, dobra, 8, zmieniam na 8. Jest, nie trafił, 8. Nie trafił. Ale to pół 0, punktu, 0, pół 0, punktu 0, chociaż. No nie 0-0, pół punktu, no. No to we dwoje macie po punktu i możemy... Nie, to bez sensu, że nikt nie powiedział. Dlaczego powiedzieć pół punktu? Podoba mi się ten teleturniej. Przecież jest kepciowska logika. Najlepszy teleturniej w polskiej telewizji. No to jeszcze w takim razie, kto mi odpowie na to pytanie, wygrywa tą rundę. Powiedzcie mi, ile portów USB 3.2 drugiej generacji posiada ten komputer? No i kto był pierwszy? Ja. Niech będzie no dobra. Bo i tak powie źle. Tak powie źle no. Ile, powtórz pytanie, ile portów 3.2? USB 3.2 drugiej generacji posiada ten komputer. No to stawiam, że 2. Nie. To był a kto będzie bliżej teraz dostaje punkt, dobra? Uzgodnijmy, że chodzi o porty z tyłu. Dobra. To kto będzie bliżej dostaje punkt? No powiedz. Gadaj! 4. Tak, to jest praktycznie dobra odpowiedź, perfekcyjna. No bo ty mówimy też o portach USB typu C, które też są 3.2 drugiej generacji. No, no i wszystko. No i 4 mam 1,5 punktu od ma 0, no. Dwa razy USB typu C drugiej generacji. Ja mam jeden punkt! Jakie no przyznam się! Dobrze, a teraz... To jest prowadzący, on ustala reguły. Pół bez i sensu. Pół runda druga, przechodzimy do gier. Podam wam na początek grę, taką jeszcze pewnie popularną, ostatnio trochę patcha dostała nowego 1.3. Jaka to gra? No jaka? To nie jest punktowane pytanie, ale kto wie, jaka gra ostatnio została patcha 1.3? Watch Dogs. Nie. Momencik, ja wiem, czy to jest Cyberpunk? Tak jest. Nie to powiedz mi teraz, ile w takim razie w tym Cyberpunku było FPS-ów. Przypomnę tak, oczywiście komputer jest mega wydajny, więc nawet nie próbowałem schodzić do Full HD. Mamy tu testowane 1440p. Najwyższe detale, co się tylko dało włączyć, jest załączone, czyli Ray Tracing, no z DLSS, bo czemu nie?
Okej, okay. Ja pierwszy odpowiadam, bo odpowiedziałem pierwszy na pytanie, dobrze. I kto będzie bliżej? Tak, kto będzie bliżej. Dobrze, a więc ja stawiałbym na 80 FPS-ów. Okej, okay. I Peter? 64 FPS-y. No to Peter był skromniejszy, ale bliższy zdecydowanie. Kurde! Mimo wszystko to jest nadal wymagająca gra, mieliśmy równo 60 FPS-ów. Półtorej do półtorej. Także test naprawdę wymagający, równo 60. Równo 60. Bez sensu, nie powinien mieć tego pół punktu, no. No, ty będziesz to przeżywał, no tak, prowadzący zdecydował. Bo ja wiem, jak to się skończy. To się skończy tak, że ty o te pół punktu wygrasz ze mną, albo ja przegram, albo już się remis. Nie baw w wróżkę, tylko graj. No dobrze. Skup się na grze. To teraz z drugiej strony. W takim razie testowałem inną grę, w której wyszło mi 62 FPS średnio. Przypominam, taka rozdzielczość, najwyższe detale, też był tam ray tracing. Jaka to mogła być gra tym razem, kto mi powie? Teraz ode mnie Watch Dogs. To jest moja propozycja. A ja bym powiedział, że Fortnite. No nie, akurat Fortnite'a z ray tracingiem nie testowałem, okay. A tutaj faktycznie Peter miał rację, był to Watch Dogs. To spoko, że akurat Fortnite'a nie testował, no. Dobrze, ale skoro przy Fortnite'cie jesteśmy, no to kto mi w takim razie powie, ile Fortnite'cie w tej rozdzielczości? Ale ja powiem od razu, ale ile 1440p? Szczerze mam wątpliwości. No to pierwszy jest. Powiedziałbym 100 FPS. 120. No proszę, Peter znowu bliżej. Wyszło mi średnio aż 160 FPS, 169 Woohoo! Dokładnie, więc... Żebym widział odpowiedzi półtorej na pewno, no. I 3,5. Nie sądzę, żeby widział, no bo jak widział, to przecież wiesz, że nie mnie czyta. No w sumie też racja. A to w takim razie ile Fortnite było w niskich ustawieniach? Tych kompetytywnych, czyli wysoki zasięg? No myślę, że około 2. Ja teraz zaczynam! No to proszę. No ty masz trudniej proszę. Wtedy w sumie. No proszę, nie, no proszę. W kompetytywnych? No. 310. 280. No powiem szczerze, że faktycznie Peter chyba się nauczył czytać, albo tak dobrze strzela, bo 311. No to bez sensu, przecież widać, nie, no oszukiwa. Totalny strzał! A ty nie, a poczekaj, znaczy strzał. Gdzie byłeś, jak Wojty testował komputer? Dobra, przejdźmy do następnej gry. Gator! Runda kolejna! W jakiej grze uzyskałem w ustawieniach niskich 576 FPS? No ty jesteś pierwszy akurat. Wolałem klasnąć na wszelki wypadek. W CSGO! No ja tu nie będę nic mówił, bo wiadomo, że w CSGO. No dobrze, no to doprecyzujmy w takim razie, czy waszym zdaniem jest to rozdzielczość natywna, czy jednak musiałem też zmniejszyć rozdzielczość? A to bez sensu, że dostałem punkt w tym momencie, znowu mnie skamują za chwilę. No nie, no bo obydwaj odpowiadamy. Tak, tak. No ale to ja już Nie walcz, don't... Ale pierwszy kliknąłem, no. To się to punkcika jeszcze dorzucimy tutaj. Jeżeli odpowiesz dobrze na drugą część pytania, dobra, czyli dobra. Czy to jest rozdzielczość natywna? Rozdzielczość natywna. Też to chciałem powiedzieć, ale powiem, żeby było emocje, powiem, że ten... No to Smarty miał tutaj nagrać. No i wszystko, nie, no i fajnie, no to i czyli mam, w tym momencie mam... Poczekaj, bo tam a to było za pół punktu, 3 tak? Punktu, nie, trzy, operator trzyma nam punkty, bo ja nie liczę punktów. Półtorej punktu miał być teraz. Potem podliczymy... Gdzie półtorej? No tak, Wojty powiedział. Ale ja dostałem jeden. Nie! No tak, bo ja zgadzam drugą część. Tom też dostał pół. Ej, ty tu nie rządzisz, to proszę. Pierwsza część była za pół punktu. Tak, a ja dostałem teraz jeden. No i wszystko, no i mi się zgadza. Trzy punkty mam, ty masz nie, cztery. Nie, dwa razy po pół. Tak, czy on dostał cały, a ty pół. No, czyli ja się wyrównałem 4,5, mam 5, a ty masz 2. 2,5. I pół, dobra. Tak. Kto pierwszy, ten lepszy i runda o wszystko. Złoty gol? Tak, 5 punktów za to pytanie. Ale jak będę wiedział, kto pierwszy, będzie czaskać ten stół, jak popije. Operator będzie na stop klatkach tam jechał. Zanim pytanie skończy, to już no czekaj, równą ręka w ten równo ręka, wysokości. Równo ręka. Dobrze. W jakiej grze z ray tracingiem i z DLSS w rozdzielczości 1440p uzyskałem średnio 88? Ej, nie skończył pytania, to się nie liczy! FPS-ów. Kto był pierwszy? Kto, nie! Kto pierwszy? Nie, 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 nie. Musimy ustalić fakty. Nie możesz sobie w dowolnym momencie klepnąć. Każdy napisze z nas na telefonie i pokażemy Wojtiemu. Dobra. 88 gra z ray tracingiem z DLSS-em włączonym w rozdzielczości 1440p. Ja już mam, ale czas się kończy, czas się jaki kończy. Czas? Halo! A ja mogę zmienić swoją odpowiedź jeszcze? Nie. Nie wiem, czy w ogóle ta gra ma taką rozdzielczość, szczerze mówiąc, ale dobra. W jakiej rozdzielczości? Kranie z... 4K. Nie, nie, 1440p, to jest... Co pokazałeś? Bo ja... O, to. Wiecie, że mnie tam nie ma, ja jestem tu. A to samo, nie, żeście bez sensu, strzelili. Zmienił... Tak, zmienił! Tak, nie. To co prawda tak samo źle, ale... Dobra, to jeszcze druga próba, to ja mam drugą próbę. O, dobra, okay. To ja nie mam. Skoro no, nie, trafił, nie to... bo ty zmieniłeś, a ja nie. Widzowie. No... I? Znowu to samo. I to jeszcze wybrali grę, która ray tracingu nie obsługuje, także no... Naprawdę? Very, jeszcze very raz? Nice, very nice.
Dobra, chyba wiem, chyba wiem. No jak chyba wiem? Powiedziałeś, że już napisałaś. Nie, ja nie napisałem jeszcze. Poczekaj, jak ona się nazywała? Jezus Maria. Odliczam od 5, bo więcej nie znam. Ma. No to co masz? Pokazuj. A ty? No ci nie pokazywałem? Nie, pokazałeś publiczności i mi nie pokazałeś. No chociaż tym razem wybrano tytuł, który miał ray tracing. Wiedźmin oczywiście ray tracingu nie ma, chociaż... Nie miał! Salamus! Są miejsca, gdzie to wygląda, jakby był ray tracing. Także to Metro też nie jest, ale byłeś najbliżej, więc powiedzmy, że to punkcika ci jeszcze doliczę. Punkcik cały. Nie, nie on zgadzasz. Też ostatnio, ale on nie, ostatnio w ogóle źle odpowiedział, miał punkt. Za nie zgadza. Bo był najbliżej, bo chociaż ale wygrał. Ale to była runda o 5 punktów. A jaką on wybrał? Metro. A jaka to była? W sumie nie podał, które metro, a pierwsze metro nie miało chyba ray tracingu. Nie, no to najnowsze. Może mu nawet chodziło nie o grę. To a jaka to była gra? Tomb Raider. To Shadow grał? Tomb Raider, dokładnie. No, nadal mam w procedurze testowej, więc przetestowałem. Ale czasu dostałem mało. Połowę stawki w takim razie punktu, więc dostałem 2,5 punktu, więc wygrywam z tobą. Nie, bo tak. Wtedy jest remis, bo było 5 do 2,5. Ale graliśmy o 5 punktów teraz. No, dobra. Ale powiedziałeś pół stawki. No, no. Źle zgadłeś w ogóle, o czym my gadamy? Ostatnie pytanie, które może wyciągnąć Smartiego. Dobra. Bo na razie przegrywasz, sorry. Powiedzcie mi w takim razie, kto będzie bliżej. Jaka była temperatura procesora podczas testów? Kto będzie bliżej, ten wygra, tak? Nie musisz mnie klepać znowu. Więc kto zgadnie bliższą temperaturę podczas testów w grach tego procesora na tym chłodzeniu? A ty pierwszy. Nie zgłosiłeś się. A ty pierwszy. Nie, bałeś się, rwałeś. Podpowiem, że ustawienia były domyślne, czyli procesor nie był podkręcony, mimo że spokojnie na tym chłodzeniu można by go podkręcić. Kto przegra, ten odpowiada pierwszy. Prawie jakbym grał w Bamboozle z przyjaciół. A jaka temperatura była, tak? Temperatura procesora podczas grania. Raz, dwa, trzy. Ha! Czy ja pierwszy odpowiadam? Nie, wygrałem więc na siebie stałem. No, że więc temperatura była... ciepła. 87 stopni. Ja stawiam, że było... 54. Udało mu się, odzyskał honor. Nie wiem... No, bo, wygrałem. Nie wiem, nie będę komentował tej temperatury Piotra. Ja mówię w grach, a nie kiedy komputer nic nie robi. No, no tutaj mieliśmy faktycznie blisko 80 stopni w stresie. Turniej mimo wszystko nasz Gator wygrywa. Ale honor Smartiego został obroniony. Ale na jakiej podstawie się odpowiedziałem na... Nie, widzowie, policzcie punkty w komentarzach. Nie, to jest oszukane jak wybory na Białorusi. Ja uwielbiam ten turniej. Mistrz Gator Champion 2021. Jeszcze cieszę z tego. The biggest... Gator Champion, dziękuję. Brawo, brawo. Wiemy, kto zwyciężył. Zaskoczeń raczej nie powinno być zbyt wiele. Zwyciężył Yoshi, bo on tą świetną maszynę dostanie. No właśnie, odsuń proszę, bo to jest maszyna Yoshiego. Faktycznie na i7 RTX 3070 Ti. Dla tych, dla których te wyniki nie były podane tak bardzo na tacy, tylko dość zamglone przez nasz mały teleturniej, to po prostu damy wam w opisie filmu pełną specyfikację i tego tych wyników. Będzie komputer razem z wynikami, żebyście mogli wiedzieć, co kupując taki komputer, bo on jest w ofercie, możecie po prostu podsumować można w ten sposób, że nie znalazłem gry, która by go zmęczyła w tej rozdzielczości 1440p. To pierwszy wniosek jakiś jeszcze? No, że jest bardzo kulturalny pod względem pracy. On w tej chwili no, nie pracuje głośniej niż w tej chwili, nawet jeżeli się go mocno obciąży. To chłodzenie naprawdę tutaj daje radę i a karty, mimo, że jest i procesora. Wodne, a wodne jest głośniejsze znaczy. Może być głośniejsze. No, generalnie tutaj też obudowa, jakbyśmy ją zamknęli, to też przyjemnie tłumi dźwięk pompy i tak dalej, więc to jest całkiem przyjemnie kulturalny zestaw. Okej. I nie grzeje się tak bardzo mocno. Karta graficzna w zasadzie prawie w ogóle mi 60 stopni nie przekraczała, co jest bardzo dobrą temperaturą dla tej karty. No czyli właśnie. Można powiedzieć, że zestaw idealny dla youtubera, streamera, któremu też zależy na ciszy. Tak, a chyba każdemu zależy na ciszy. No, największym faktycznie wygranym jest Yoshi, bo nasza przygoda z tym komputerem dokładnie w tym momencie się kończy. My go zamykamy i wysyłamy do ciebie, mój drogi. Daj znać, czy ci się podoba i czy się sprawuje dobrze. A my tym smutnym akcentem dzisiaj musimy się pożegnać. Widzimy się jutro. Fakt, smutny, bo wygrałeś też w ogóle. Smutny, bo się żegnamy z PC-tem. Like dla zwycięzcy i... subskrypcja tak, dla drugiego miejsca. Dla porażki. A, i taktyczny komentarz dla zasięgów. Dajcie znać, co uważacie w takim kompie, czy mógłby się znaleźć na waszym biurku, czy może szukacie czegoś innego. Trzymajcie się. Hej. Cześć. Cześć.